Patryk, pakujemy do samochodu. Coś tu nagrywa, więc nie śrubisz? Czego zechcę, mieć nią wszystko. Nawet życie. Ona ty już znasz od godziny. Ale już widzę, popatrz. To się czuje. Bo ja się trochę boję, tak. A, jest, masz trzy. Ej, musimy jeszcze Patrysiowi zrobić. Ja Patrykowi robiłam, jak przynosił. Wystarczy, Patryczek nie ma takich. Potrzeb? Potrzeb. Czemu ja cię wybrałam? Też nie wiem. Słuchaj. Ja tak obstawiam, że ludzie, co by oglądali ten film, to są ludzie, co na przykład chcieliby takiego owczarka australijskiego, nie? No. To co ty byś im polecała? Na przykład, czy najważniejsze, żeby sobie wybrali ich ulubiony kolor? No, dobre. Zaczynasz. Nie idźmy w tą stronę. Czyli w którą? Nie, może taka pierwsza rzecz, o której powinien pomyśleć człowiek, który się zastanawia nad tą rasą. W sensie, że jakie, nawet ten człowiek powinien mieć cechy, co lubić w życiu robić, żeby taki pies do niego pasował. Znaczy ja bym zaczęła od tego, czy jest to rasa dla mnie i porozmawiała szczerze z hodowlą, jak wygląda moje życie i czego oczekiwałem od tego psa tak naprawdę. I to według mnie powinniśmy być szczerzy i nie ściemniać, że biegamy dwie godziny dziennie albo że jesteśmy w stanie być z psem 4 godziny dziennie na dworze, latać z dyskami albo zrobić 10 km na rowerze, no bo tak to nie wygląda u wszystkich i nie powinniśmy zakłamywać, że tak powiem, rzeczywistości. To chyba jest pierwsze. Po drugie, chyba bym zaufała hodowcy, który jeżeli robi to z pasją, to powinien nam podpowiedzieć, który szczeniak będzie dla nas i tutaj mu zaufać, bo na przykład ja ze swoimi szczeniętami jestem od pierwszego oddechu tak naprawdę ich i jestem z nimi 8 tygodni, więc kto ma lepiej wiedzieć, jakie ten szczeniak ma predyspozycje, jak on może wielkościowo wyglądać w przyszłości, można poznać sobie jego rodziców tak naprawdę i zobaczyć, czy te cechy, które ma rodzic, odpowiadają nam lub wybrać sobie po innym, że tak powiem, zestawieniu psów tego, czego tak naprawdę szukamy, bo nie każdy pies będzie wielkościowo taki sam i tak jak mamy na przykład 8 szczeniąt w miocie, to tak naprawdę wszystkie różnią się tutaj charakterowo i wyglądowo i będą one w przyszłości też inaczej wyglądały tak naprawdę i uważam, że jeżeli pies ma jakieś predyspozycje, to fajnie jest je wykorzystywać i wzmacniać, bo jesteśmy w stanie wiele psa nauczyć tak naprawdę. Ale jeżeli chodzi o predyspozycje, to one później jeszcze to wzmacniają na przyszłości to, co chcemy. I fajnie by było to wykorzystywać, tak? Jeżeli chcemy psa aktywnego, no to jeżeli... Jona, bo to miało być krótko, mi żonę to osłało. Ona teraz będzie podcast prowadzić. Dobra. No to słuchaj, na przykład ja chcę psa, nie? I wpisuję sobie hodowla owczarków australijskich i wyświetla mi się twoja hodowla, która się nazywa? Valcomon. No i dobra, no i znajduję telefon, dzwonię, mówię dzień dobry pani Viola, ty mówisz dzień dobry to ja. I ja mówię dzień dobry, poproszę psa. Tak szybko mnie nie znajdziecie, bo ja w internecie się za dużo nie pokazuję. No zobacz jaka jestem. Więc tylko nieliczni mnie, że tak powiem, znajdują. Bardziej liczę na to, że ktoś się zainteresuje bardziej tą rasą i mnie się na przykład na Oliksie nie znajdzie. Hmm. Ale jak się napisze do Osi Lilo, jaką się hodowlę poleca, to się można wtedy dowiedzieć i znaleźć. To można tak naprawdę nas tam znaleźć. No i ty wtedy rozmawiasz z tymi ludźmi, tak? I tak. Jakby na końcu to ty im proponujesz, tak? Że mówisz na przykład, o mam takie, ale no z tego co gadacie, to albo ten, tak? Czy coś... Tak, to jest tak, że rozmawiamy wcześniej, zanim pojawi się tak naprawdę miod. Mhm. I w momencie, kiedy się pojawi ten miód, ja już nie mam tyle czasu, żeby siedzieć cały czas w telefonie i tak dalej, bo chciałabym się skupić na wychowaniu, że tak powiem, tych istot. Bo do 5 tygodnia jest to głównie jedzenie, smyranie, przytulanie, głaskanie, stymulacja wczesnoneurologiczna u takich szczeniąt, a później już od 5 tygodnia jest wyższa szkoła jazdy i robimy tu socjalizację, żeby te psy nie były lękliwe, żeby właśnie były bardziej... Co na przykład robicie?
Wiesz co, no wprowadzamy dużo różnych dźwięków, dużo różnych zabawek, dużo różnych powierzchni. Zaczynają się pierwsze takie pierwsze wychodzenie, że tak powiem, na spacer jakiś, żeby pochodził trochę właśnie zmiana podłoża, kontakt z dorosłymi psami, bo to, że one tutaj są, to jest jedno, ale druga sprawa też chce, żeby miał kontakt taki szczeniak z dorosłym osobnikiem, tak? Żeby po prostu gdzieś łapał ten kontakt i żeby gdzieś pracował też z innymi psami, żeby nie tylko się to zamykało wśród jego rodzeństwa i jego, że tak powiem, matki, ale też właśnie pod kątem innych dorosłych psów, które nie są tylko mamą, tak? A zdarzyła ci się kiedyś taka sytuacja, że ktoś się do ciebie odezwał i ty powiedziałaś, że to w ogóle nie jest rasa dla was, weźcie sobie labradora? Była taka sytuacja i pomyślałam, że dobry by był to Golden tak naprawdę, jeżeli chodzi o nich, bo tam było mocno nastawione pod kątem życia z dziećmi i czułam, że ta osoba tak nie podołałaby, jeżeli chodzi o owczarka australijskiego. Ale ja też nie skreślam ludzi dlatego, że mają dzieci. Mam dużo świetnych rodzin, które mają dzieci lub planują mieć dzieci lub nawet biorą w trakcie tego, czekając na swoje dziecko. I tam, gdzie wielu hodowców tak naprawdę innych skreślało, że tak powiem, rodziny takie, że czekają na dziecko, to ja się nie zamykałam, że tak powiem, na nich. I fajnie sobie właśnie się dogadaliśmy na tyle, że czasami byłam bardziej zadowolona z tych ludzi, którzy mieli małe dzieci, lepiej to ogarniali niż ci, co mieli na przykład dużo większe te dzieci, nie? Coś, jak powiedziałaś o tym, że ktoś czeka na dziecko i bierze psa? W sensie... Mariola by tego nie przetrawiła. Nie ma opcji. Ale bo ja pamiętam, jak było ze szczeniakiem, że te pierwsze miesiące są naprawdę takie intensywne i mieć do tego jeszcze dziecko? Albo być w ciąży, nie wiem. Mam dwie takie rodziny, które w trakcie tego, jak tutaj przyjechały, bały się mi pokazać tego, że mają brzuch. Na wciągniętym. Tak. W swetrach grubych i tak dalej. I tam już pod koniec 28 rozmowy... stopni. Tak. Co ty w tym swetrze? Pod koniec rozmowy było tak, ale jestem w ciąży w 6 miesiącu, czy ci to przeszkadza? A ja tak, nie no, czemu miałby mi to przeszkadzać? Jeżeli ty się czujesz na siłach, no to okej, nie? Zawsze ja się staram być wsparciem i mówię nawet w tym momencie, kiedy gdzieś tam byłby ten poród i trzeba by było chwilę poświęcić czasu temu psiakowi, no to powiedziałam, że mogę pomagać trochę. No. Dobra, Patryk, ręka, żeby ci odpoczęła, potem będą problemy z prowadzeniem samochodu. Ja nie będę prowadzić. Czemuż? Prosto drogę. Będziesz zmęczona myślaniem piesków. No właśnie, będę zmęczona. Ty po prostu wcześniej te rozmowy przeprowadzasz, a nie, że jak jest miód, to się ktoś wtedy odzywa i chce psa, przepraszam, można przyjechać po psa? I to najlepiej Blumerle z niebieskimi oczkami i długim ogonem? No, o to chodzi, że u mnie z miejsca się psów nie dostaje tak naprawdę. Bardziej tu jest oczekiwanie na takiego wymarzonego psa, czy na wymarzony miód. I wtedy, kiedy się pojawia miód, myślę, że będzie miał takie predyspozycje i takie cechy charakteru, jak dana osoba szuka, to wtedy warto jest poczekać na takiego psa. I jeżeli ktoś pisze do mnie w momencie, kiedy rodzi się miód i oczekuje, że ale on się zainteresował, wpisał się na listę i no, mu się ten pies należy, no to tak to nie wygląda, bo nie jestem fabryką i po prostu nie wiem, nie robię sobie wieczorami, nie dorabiam i nie wrzucam, że tak powiem, części na drukarkę 3D i po prostu potem składam sobie takiego pieska o takich predyspozycjach i tak dalej, tylko po prostu to jest oczekiwanie i warto zaufać takiej osobie, która no, ma już na jakieś tak naprawdę doświadczenie i obycie z tymi psami, że wybierze dla nas dobrze. Ja też podchodzę z takiego założenia, że nie wcisnę komuś na siłę psa, który się tak naprawdę dla niego nie nadaje, bo można zrobić nie dosyć, że rodzinie całej taką krzywdę i traumę, bo nie podoba niektóremu po prostu szczeniakowi, ale też po prostu mnie najbardziej interesuje szczeniak. I jeżeli taka rodzina zawodzi, no to tak naprawdę taki szczeniak traci dom albo po prostu bardzo długo wychodzi ze swoich problemów, które gdzieś tam nie były dopilnowane, nie były wyprostowane wtedy, kiedy trzeba było je wyprostować. No i taki pies może wrócić do hodowli. Takie rzeczy się zdarzają i też nie powinniśmy zawsze skreślać jakkolwiek
taką hodowlę, do której wrócił pies, tak? Przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, gdzie leżał błąd, po której stronie i że nie zawsze jest to błąd hodowcy, tylko po prostu czasami ludzie potrafią być nieszczerzy, zakłamują swoje, że tak powiem, życie, albo są to czasami przypadki losowe, bo ktoś miał jakiś wypadek, coś mu się zmieniła sytuacja jakaś życiowa i tak dalej. I zawsze powinniśmy tylko patrzeć tak naprawdę na dobro tego psa i żeby jemu pomóc, bo rodzina jakoś sobie pomoże, ale szczeniak sam za siebie nie decyduje i jeżeli zastanawiamy się, czy oddać tego psa na przykład komuś znajomemu, który w ogóle nie ma pojęcia o psach, lub oddać do schroniska, to zawsze powinniśmy się skierować tak naprawdę do hodowcy, u którego ten szczeniak się urodził. No i dobry hodowca, jeżeli ma dobre serce, to mimo wszystko weźmie takiego psa do siebie, przepracuje na tyle, na ile może u siebie takie problemy, uda się do specjalistów i wtedy po prostu wyznaczy, że tak powiem, adopcję, jakąś rodzinę, która zaadoptuje tak naprawdę tego psa. Lub po prostu, w zależności od tego, jak jest, czy odkupi od poprzedniego właściciela, czy jak to będzie po prostu wyglądało, to wszystko zależy, jaka jest umowa tak naprawdę z hodowcą, tak? No. Bo zaczęliśmy od tego, ale nie wiem, czy to w końcu padło, bo ludzie, jak myślą o piesku, to najczęściej myślą, o, ja bym chciał taki czarny, coś tam. I że to najważniejsze uświadomić ludziom, że to nie chodzi o te aspekty wizualne. Tak, bardzo dużo osób do mnie przyjeżdża, jeżeli chodzi o psy, przyjeżdża do mnie już z jakimś nastawieniem, jaka ma być to konkretna płeć, jaki ma być to konkretny kolor, długość ogona. A jak ty na to reagujesz? W sensie nie masz tak, że jak słyszysz, że ktoś ma upatrzony umaszczenie? Kiedyś miałam od razu blokadę psychiczną, ale wiem, że jak ja czy ty szukałyśmy psa, no to już miałyśmy w głowie jakiegoś psa wymarzonego. Mhm. Moim pierwszym wymarzonym psem był pies Blue Merle z krótkim ogonem. A w momencie, kiedy po prostu pojechałam go odebrać, to zupełnie innego wybrałam niż dostawałam. Czyli nie miałaś wcześniej ugadane, który to będzie, tylko się zdecydowałaś na miejscu? Znaczy miałam u mnie innego, ale jak pojechałam tam, to w ogóle zupełnie wybrałam innego tak naprawdę. Więc tego też brałam pod uwagę, ale że tak powiem, u mnie zagrało właśnie to, co wtedy czułam. I wybrałam zupełnie innego psa. Później mój drugi pies miał być czarny, jest czekoladowy. Potem trzeci pies miał być czarny i jest, ale jest nieplanowany, nie myślałam, że tak szybko. Czwarty miał być Blue Merle z krótkim ogonem, jest Ferrari, czarna, więc czarny, który mi się najmniej podobał, mam jego 3 sztuki tak naprawdę. No tak, bo jeszcze ten... Jeszcze mam brysie. I najlepsze jest to, że ludzie, kiedy przyjeżdżają tutaj tak naprawdę i mają w głowie jakiś jeden kolor, okazuje się, że czarny, który im się w ogóle najmniej podobał, to pies charakterowo tak wymiata, że na przykład ktoś przyjeżdża i się zakochuje w Emory i mówi, Boże, ja bym chciał takiego psa jak Emorka. I nawet mogłaby być czarna. Więc to są właśnie takie sytuacje, że gdzieś chyba coraz więcej tych ludzi mimo wszystko decyduje się i świadomie do tego podchodzi. Nie podchodzi, że z dnia na dzień chcą mieć psa, tylko faktycznie cieszy mnie to, że ludzie się w ogóle interesują dużo wcześniej, idą tam, gdzie są polecenia, a nie, że jest rzucony post i po prostu w ostatnim czasie jest taki wysyp hodowli, które zostały na przykład założone podczas pandemii i wysyp jest takich nowych, młodych hodowców, którzy, no ja bym tam się pewnie do kilku rzeczy tak naprawdę przyczepiła, jeżeli chodzi o hodowanie, krzyżowanie danych genów, badania i tak dalej, ale według mnie hodowcy, którzy mają największy dorobek i najfajniej to robią, najmniej wstawiają ogłoszeń i się pokazują w internecie, ponieważ do nich już przychodzą ludzie z polecenia. I poprzez te polecenia, tak jak na przykład do mnie, to bardzo dużo osób właśnie z polecenia się pojawia. I ja się cieszę, że jestem wśród tych hodowców, że moich szczeniaków nie ma na Eliksie. Bo chyba bym wolała, żeby tak zostało i się cieszę, że jestem na takim poziomie. Ale na Facebooku też było, że nie wiem, czy wystawiałaś w ogóle na grupę? Nie, ja na grupę praktycznie nic nie wstawiam. Moje posty może są, nie wiem, co 2-3 miesiące kiedyś były. Teraz może raz na pół roku jakiś post mój ktoś zobaczy. Najwięcej właśnie można mnie znaleźć na Instagramie.
gdzie mogłabym pewnie publikować więcej, bo ludzie kochają oglądać te relacje i życie na co dzień z takimi psami, ale po prostu doba jest za krótka i za bardzo kocham moje psy, żeby cały dzień siedzieć w internecie. No tak, podsumowując. To jest zrozumiałe. Chociaż żałujemy. Dlatego Ola by mi się taka przydała, żeby to przejęła. Ja muszę ją zaadoptować, żeby tak na 8 tygodni nie wzięła i wpadła do nas i nagrywała życie ze szczeniakami. No słodziaki, no co ci mam powiedzieć? To patrzę na to i się... Patrzeć. Ustawiałbyś kamerę i to by mogło się wszystko nagrać. I tak, to jest to najlepsze, jak człowiek ma depresję, jest zmęczony życiem. Położyć się wśród pieseczków takich 3-tygodniowych, które jeszcze pięknie pachną mlekiem i po prostu sobie leżeć i być szczęśliwym człowiekiem. Mhm. To jest najlepsza terapia. Niestety mimo próśb nie udostępniam moich szczeniaków do papi jogi. Właśnie kontrowersje są ostatnio na temat tej papi jogi. Bo się zrobiła popularna, tak? A że to wcale nie takie dobre dla tych psów? No nie podoba mi się, bo takie małe szczeniaki siedzą tam przez 4 godziny i po prostu nie każdy powinien mieć styczność z takimi psami i chyba, no nie wiem, nie chciałabym wykorzystywać moich psów w celu finansowego zadowolenia siebie, ale też żeby po prostu taka ilość ludzi jednego dnia je po prostu duźdała w obcym miejscu przez obce ręce i tak dalej, i tak dalej. Mi się tak wydaje, że to by było wszystko w porządku, tylko jakby ci wszyscy ludzie, co biorą udział w tej jodze, najpierw by byli przeszkoleni, co mogą, co nie, co wypada. Tak. Ale też chyba fajniej ten czas poświęcić na jakieś, nie wiem, zabranie gdzieś tych psów w jakieś nowe miejsce, jakąś jazdę samochodem, może, nie wiem, pokazanie im galerii, czy czegoś tam nowego, niż macanie przez ludzi. No ja takiego wyjścia, jakim jest ta papi joga, nie traktowałabym jako socjalizacji, bo dla mnie to jest, nieładnie teraz powiem, może niektórzy mnie znienawidzą, po prostu męczenie zwierząt w tak młodym wieku, gdzie uważam, że nie powinny mieć takiego męczenia w takiej ilości danego dnia przez tyle osób. Wolałabym te psy zabrać ze znajomymi, którzy są w stanie do mnie wpadać co jakiś czas i po prostu każdy z nich dostanie jednego psa, z którym pójdziemy po prostu na spacer i będziemy robić socjalizację według określonych warunków i predyspozycji, a nie po prostu, że te psy będą męczone i duźdane. Tyle. Bardzo ładnie powiedziane. Bardzo ładnie, zwłaszcza to duźdane. Wyobrażasz sobie teraz, żebyś ty wpuściła tak naprawdę małą lilkę i będzie ją 30 osób duźdało. Mm. No sorry, nie bardzo. Nawet dorosła lilka chyba tak nie chciała. Na pewno. Więc taki szczeniak, który w ogóle, wiesz, jeszcze jest zamatany i w ogóle mało życia widział, to w tym momencie jest rzucony w ogóle w obce miejsce, w obce zapachy i po prostu nagle jest duźdany przez wiele, wiele osób. No są psy, które spoko się w tym odnajdują, ale szczeniaki w takim wieku uważam, że nie warto po prostu tak krzywdzić. Ty nie znasz słowa bumerang, a słowa duźdane używasz w co drugim zdaniu? Ale my też na przykład, jak ja mówię miziany, to też chyba nie jest takie ogólnopolskie słowo. Dobrze, to zamienimy to słowo. Nie chciałabym, żeby tym pieskom było wyciskane oczy z miłości. To jest słowo Patryka. Tak bym przytulił, że aż by oczy wyszły. Wracamy już do domu. Mega fajne doświadczenie, tak sobie spędzić dzień w hodowli i zobaczyć, jak to wygląda, też poprzytulać te psiaki, porobić zdjęcia. Także ja jestem zachwycona. Jakie ty masz? Ja ogólnie widziałem jakiś filmik, ona mi pokazywała tam z Instagrama o nich. I jak zobaczyłem je na żywo, to byłem w szoku, że są takie małe. Że na filmie wyglądały się większe. Czy tak? To jest tak, jak ludzie o lilce mówią też? No, może tak być, no, że się na filmach wydaje. Ale no, to są 6-tygodniowe, no to jest takie, że one jeszcze nie są gotowe do odbioru, jeszcze są mniejsze niż takie, jak się kupuje psa, no ale nie są też już takie szczurki, jak się rodzą. No już wyglądają jak psy, ale jeszcze nie. Ogólnie te szczeniaki to takie słodziaki. No. Dorosłe psy już nie są takie słodkie. Też są fajne, ale... Ale one tak się przytulają, liżą, piszczą i mają takie śmieszne zachowania. Też tak śpią śmiesznie, przytulają się tak do siebie. No, rozpływałem się dzisiaj cały dzień. I że ich jest tyle, nie? 8. No. 8 naraz. Wyobrażasz sobie, że twoja mama rodzi ciebie jeszcze 7 innych dzieci naraz? Nie. Ale właśnie jak się kładły, to było takie słodkie, że tam jeden na drugi. Ale to było słodkie, jak ty uśpiłeś tego jednego, że on tak piszczał, jako jedyny został, bo to też chodzi tak miział. Tak, bo też chodzi o to, że Viola cały czas coś opowiada. Ja mówię, jak ona fajnie opowiada, ja to nagrywam. Ale mówię, Boże, w tle będzie piszczenie psa, będzie tragedia. Więc daję mu palucha, żeby gryzł.
I tak go gryz, i ja tam zacząłem coś misiać i poszedł spać. Potem, więc przepraszam za to piszczenie, jak ona opowiada, ale to się nie, tego nie zmontujesz dobrze, to się nie uda. A w ogóle fajna informacja jest taka, że jeden z tych psów idzie do naszych znajomych, także będziemy mieć kontakt i będę widzieć, jak rośnie, i będziemy chodzić razem na spacery, także bardzo, bardzo się cieszę. To który szczeniak ci się podoba najbardziej? No ten najbardziej podobny do Lilki. Taki... No przepraszam. Co ty masz, jakiś taki wzorzec piękna teraz? No a poza tym też ona była taka słodka, tak się przytulała, no mega mi się podobała. Chociaż ja, wiecie, taki wymarzony zestaw Lilka plus inny pies, no to byłby Blue Merle. Tak patrząc tylko po wyglądzie, pamiętamy też o charakterze, ale po wyglądzie to byłyby dwa merlaczki. No, ale po prostu ten Red Merle mnie tak ujął, no jest taki śliczny i słodki, że no... Ten był moim ulubieńcem, a twoim? A moim ten czekoladowy. Jak się nazywa ten kolor? Red Tree. Ona na niego mówi pączek, że on tak leży jak taki pączek w maśle. Ale on w ogóle pod kątem charakteru mi się wydaje bardzo fajny. W sensie takim, że... Pierwszy szedł spać? Tak, że tam było piszczenie, bieganie, my coś też gadaliśmy, a on po prostu szedł, wyłączał się i się nie przejmował, że jest hałas. Także myślę, że pod kątem takich rzeczy będzie fajny do życia, do takiego wyłączania się, jeśli chodzi w różnych miejscach i sytuacjach. Znaczy, nie znam się, jak to serio wygląda już później, jeśli szczeniak jest taki, to jak to się przekłada na jego zachowanie w dorosłym życiu, no ale tak bym obstawiała. A w ogóle, żeby nie było tak super słodko cały czas, to opowiemy wam, że na końcu, jak już... bo my w ogóle wyszliśmy na zewnątrz. Z dużymi psami. Tak, i potem jak wróciliśmy, to tak śmierdziało, że ja myślałem, że ja zwymiotuję. Bo one tam chyba wszystko kupę zrobiły. I to, o Boże, ja bym nie mógł mieć takiej hodowli. Oj, nie mógłbym. A to teraz, jak wspominam ten zapach, to mi się dobrze. No, było ciekawie. Ale i tak my przyszliśmy, jak już było częściowo posprzątane, także mogło być gorzej. No i te duże psy też fajne, nie? Że fajnie sobie popatrzeć, że ona ma je różne. Chłopaki, dziewczyny, taki kolor, taki wszystkie kolor. Wszystkie umaszczenia. No i jak fajnie zobaczyć, jak one między sobą, jak się komunikują, jak się dogadują. No nie mamy tak nigdy do czynienia z takim stadem, więc fajnie też to poobserwować. No, ja chciałem powiedzieć, że ja się mało znam na hodowlach psich, bo nie mam rozeznania, no co, raz miałem styczność, jak pojechaliśmy po Lilkę i tyle mnie to interesowało, bo Ola była od tego. Ale z tego, co Viola opowiada, to ja to kupuję. Że to nie jest tak, że ona nie opowiadała o tym tak jakby, żeby się sprzedać, że a wiecie, bo ja dbam o to, ja dbam o tamto. Tylko ona tak opowiadała, wiecie, że no i muszę pojechać zrobić te badania, no i tamto, no i musi jeszcze być tamto, i to. I że tak wydawało się, że jej zależy, to jedno. I drugie, co jej powiedziałem, że ty tak gadasz, jakbyś się znała na tym. Głupio, jakbyś się nie znała. Ale na przykład też to, że Viola zrobiła technika weterynarii tylko po to, żeby lepiej zajmować się swoimi psami. No to też o czymś świadczy. Także Viola się wydaje ok. Chyba to chciałem powiedzieć. Viola, pozdrawiamy Cię. Także ja myślę, że fajnie jest mieć od niej psa. I jak tak widzę też, no znam na Instagramie kilka osób, które mają od niej psa, no to, że faktycznie ona później utrzymuje ten kontakt, jakby jeśli są jakieś problemy, ona jest bardzo zaangażowana. No wydaje mi się, że taki powinien być hodowca. Także jeśli jest tu ktoś, kto myśli o owczarku australijskim, to dobrze jest sobie właśnie tę część, której Viola opowiada, dokładnie posłuchać, bo mądre rzeczy gada. Chciałabyś być takim hodowcą psów? Nie, hodowcą... Znaczy, bo ogólnie to nie jest jej zawód. Ale załóżmy, że to jest twój zawód. Że w życiu byś miała... Że miałabyś w życiu po prostu hodować psy. Chciałabyś? Wiesz co, mi jest ogólnie ciężko aż tak abstrakcyjnie pomyśleć, no bo ja się w ogóle na tym nie znam.
nie wiem do końca, w sensie, no z tego co ona opowiada, to nie no jest takie hopsiu. Chciałabyś być piosenkarką? W ogóle nie umiesz śpiewać, ale chciałabyś. Coś tam. Bo Wiola oprócz posiadania hodowli pracuje jeszcze poza tym, nie? To jest jej taki side hustle. Czekaj, bo myślę teraz o tym, czy chciałabym być hodowcą. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest strasznie dużo roboty, że nie wiem, czy nie wolę mieć po prostu psa i czerpać radość z życia z nim, niż poświęcać aż tyle, żeby tym hodowcą być. Wydaje mi się, że lepiej, żeby to robili ludzie, którzy się super na tym znają i ogarniają, niż ja. No też mi się wydaje, że to jest mega duże jednak poświęcenie, nie? W sensie... Tak, że no to jest zupełnie inne życie niż jak po prostu... Jak ta suczka jest w ciąży i się rodzą te małe, no to w ogóle, to wydaje mi się, że to jest masakra. No ale tak na co dzień też, że masz ileś tych psów, tam musisz o nie dbać, no że jest to jakieś takie, to nie jest tylko takie posiadam psa, ale no wszystkie badania i tak dalej. Badania, wystawy, potem a no tak, bo wiele... oni w ogóle na wystawy jeżdżą, to jest temat, który... Wiele rzeczy może nie wyjść mimo twoich starań, no nie wiem, tak... Nie myślę, żeby to było coś dla mnie, ale może kiedyś mi się zmieni. Prędzej już mieć psa reproduktora i jeździć po prostu tylko... Żeby sobie popsychał. Tak. Dobra, to będziemy kończyć ten film. Mam nadzieję, że czegoś też się fajnego dowiedzieliście oprócz oglądania samych słodkich mordek. Bye.